Dzisiejszą historię zaliczyć można do tych, które się właściwie nie zdarzają. Nie mają prawa się wydarzyć. Nie wpisuje się ona w żadne wyobrażenia na temat ludzkich zachowań i odruchów. To tragedia co najmniej dwóch osób. Splot decyzji, które bardzo trudno zrozumieć. Dowód na to, że wsparcie i zrozumienie dla niektórych osób oznaczają zupełnie coś innego, niż mogłoby się wydawać większości z nas. Przenosimy się na Pomorze. Brzeźno to dzielnica położona w północnej części Gdańska. Kiedyś znajdowała się tu osada rybacka. Dziś możemy mówić już o nadmorskim kurorcie. Zatoka Gdańska i szeroka, piaszczysta plaża sprawiają, że turystów oraz miejscowych spacerowiczów i biegaczy nie brakuje tu nawet poza sezonem. Znajduje się tu również Park Hafnera, z którego w niedzielny poranek 22 lutego 2015 roku około godziny 9:30 wykonany zostaje telefon na numer alarmowy. Zdenerwowany mężczyzna, który okazuje się być przypadkowym przechodniem, zgłasza, że kilkadziesiąt metrów od plaży, częściowo ukryte w pozbawionych ze względu na porę roku liści krzakach, w kałuży krwi, leży ciało młodej dziewczyny. Jest zimne. Prawdopodobnie już nic nie da się zrobić. Na miejsce przyjeżdża policja. Dziewczyna nie żyje. Nie ma też przy sobie dokumentów. Trzeba więc ustalić jej tożsamość. Do mediów przedostają się pierwsze informacje o znalezionym ciele oraz o rzekomej ranie kłutej. Policja nie komentuje tych doniesień. Każe czekać na wyniki sekcji zwłok. Park zostaje zamknięty, a funkcjonariusze pilnują, aby nikt przypadkowy nie dostał się na miejsce prawdopodobnej zbrodni oraz żeby nie doszło do nieumyślnego zatarcia śladów. Policjanci przeczesują plażę oraz teren całego parku. Okazuje się, że wszelkie tropy mogą być niezwykle istotne, ponieważ ten najbardziej oczywisty, czyli miejski monitoring, może w tym wypadku okazać się bezużyteczny. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdują się bowiem zaledwie trzy kamery. Jedna przy molo, czyli aż kilometr od miejsca znalezienia ciała, druga na oddalonym o 300 metrów skrzyżowaniu pobliskich ulic, odgrodzona jednak terenami portowymi, oraz trzecia, przy głównym wejściu do parku, ale nadal kilkaset metrów od ciała dziewczyny. Teren przeszukuje 150 policjantów, w tym specjaliści z laboratorium kryminalistycznego. Nie jest to jednak łatwe. Na zewnątrz wieje uciążliwy zimowy wiatr, który w oczywisty sposób zaciera wszelkie ślady biologiczne. Pojawiają się pierwsze doniesienia o tym, że policjanci szukają narzędzia zbrodni oraz roweru i telefonu dziewczyny, a także, że śledczy rozważają ewentualne upublicznienie jej wizerunku, żeby znaleźć potencjalnych świadków. Zabezpieczone zostają różne przedmioty. Funkcjonariusze nie chcą jednak zdradzać szczegółów. Nie można też mieć pewności, że mają one jakikolwiek związek z tą sprawą. Jest to w końcu bardzo popularne miejsce, w którym turyści wyrzucają dużo przypadkowych rzeczy. We wtorek milczenie zostaje przerwane. Do wiadomości publicznej przekazane zostają najgorsze wieści. Znalezione w Brzeźnie ciało należy do 17-letniej Agaty Zwejcherowa. Przyczyną zgonu była rana kłuta, przy zadaniu której doszło do uszkodzenia aorty i wątroby. Narzędziem zbrodni prawdopodobnie był nóż. Śledczy nie chcą ujawniać zbyt wiele. Wiadomo jednak, że rozważany jest motyw rabunkowy. Przemawia za tym brak portfela oraz roweru, którym przemieszczała się dziewczyna. Hipotez jest jednak wiele. Równie dobrze mógł to być ktoś znajomy, na przykład zazdrosny chłopak. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku powołuje grupę specjalną, która składa się z najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem pracują przy sprawie zabójstwa Agaty. Zapada też decyzja o upublicznieniu jej wizerunku. W odbywającym się kilka dni później pogrzebie dziewczyny uczestniczą tłumy. Agata mieszkała ze swoją mamą w Wejcherowie, czyli niewielkim mieście należącym do aglomeracji trójmiejskiej. Bliskie relacje łączyły ją również z dziadkami, którzy wspierali swoją córkę w samotnym wychowywaniu dziecka.
Dziewczyna była ponadprzeciętnie inteligentna, odnosiła liczne sukcesy, a jej prawdziwą pasją były przedmioty ścisłe, w tym biologia i chemia. Zdobyła nawet tytuł laureatki Wojewódzkiej Olimpiady Chemicznej. Czerwony pasek na świadectwie był raczej standardem w edukacyjnym życiu Agaty, a ponadto cieszyła się na sympatię nauczycieli. Zadawała dużo pytań, nie stroniła od zajęć dodatkowych. Przy tym miała też koleżanki, w towarzystwie których czuła się bezpieczna i lubiana. Słynęła również z zamiłowania do aktywności fizycznej, w tym do jazdy na rowerze, bez którego w okresie od wiosny do jesieni właściwie nie wychodziła z domu. Potrafiła nawet samodzielnie wykonać przy nim podstawowe naprawy, co wyróżniało ją na tle innych nastolatków. W 2005 roku Agata była uczennicą liceum wojskowego. Swoją przyszłość wiązała bowiem właśnie z wojskiem. Po lekcjach dziewczyna udzielała się jako wolontariuszka w hospicjum. Miała w sobie dużo empatii, chęci niesienia pomocy. Znajomi uważali ją w związku z tym za bardzo odporną na stres. Wiedzieli też, że jest perfekcjonistką i że jeśli już coś powie, to na pewno to zrobi. Nigdy się nie spóźniała. Wydawała się twarda. Pasowała do wizji przyszłości związanej z wojskiem. Lutowy weekend miał być kolejnym aktywnym, poświęconym rozwojowi. Agata 21 lutego wybrała się bowiem na wykład otwarty z chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Do Gdańska dziewczyna dojechała koleją miejską. Zabrała jednak swój ulubiony środek transportu, czyli rower, i to na nim poruszała się po mieście. Ostatni raz nastolatka była widziana przy hipermarkecie Real w Gdańsku. Wysłała również SMS-a do swojej rodziny, zapewniając, że wieczorem wróci do domu. Jedna z kamer monitoringu zarejestrowała, jak dziewczyna wchodzi do apteki. Następnie wsiadła na rower i ruszyła w stronę parku, który okazał się jej ostatnim przystankiem. Do domu już nie wróciła. Następnego ranka przypadkowy mężczyzna znalazł jej ciało. Przełom następuje po przesłuchaniu jej przyjaciółek, Wiktorii oraz Aleksandry. Nieoczekiwanie Wiktoria przyznaje bowiem, że Agata nie chciała już żyć, że od wielu miesięcy planowała swoje samobójstwo. Taką wersję potwierdza również Aleksandra. Opowiadają o szczegółach kryzysu emocjonalnego swojej koleżanki. Sekcja zwłok wykazuje, że zgon Agaty nastąpił bardzo szybko. Ponadto w organizmie dziewczyny zostaje stwierdzone wysokie stężenie leków przeciwbólowych, uspokajających oraz psychotropowych. Po przesłuchaniu najbliższych okazuje się, że nastolatka marzyła o studiach na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Niestety, kiedy u dziewczyny zdiagnozowano problemy z kręgosłupem, wiadomo już było, że nie zostanie na nie przyjęta. Dziewczyna próbowała wówczas odebrać sobie życie. Chciała się otruć. Pojawiają się również sygnały o trudnej relacji nastolatki z jej matką, problemach w domu, załamaniu psychicznym. W wyniku uzyskania tych informacji śledczy zaczynają badać sprawę szerzej, nie tylko pod kątem potencjalnego napadu. Funkcjonariusze koncentrują się chwilowo na próbie potwierdzenia zeznań koleżanek Agaty. Sprawdzają przedmioty osobiste dziewczyny. Historia wyszukiwania potwierdza, że nastolatka szukała przed śmiercią w internecie informacji, jak szybko odebrać sobie życie. Miała też faktycznie odwiedzić stronę, na której opisywano możliwość pozbawienia się życia poprzez pchnięcie nożem. Wydaje się więc, że zeznania nastolatek mają sens i choć trudno w to uwierzyć, coraz więcej elementów pasuje do tej układanki. Jedno jednak nie daje śledczym spokoju. Czy Agata pod wpływem tak silnej mieszanki leków byłaby w stanie zadać sobie świadomy, mocny, śmiertelny cios nożem? Obie dziewczyny pozostają zatem w zainteresowaniu prokuratury. Akta sprawy nieustannie się powiększają. Śledczy zamawiają szereg ekspertyz, zarówno biologicznych, jak i informatycznych. Podświadomie czują, że zeznania przyjaciółek Agaty muszą zostać porządnie zweryfikowane. Po przesłuchaniu 17-letniej Wiktorii, policja składa wniosek o skierowanie jej do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Dziewczyna jest w kiepskim stanie. Tak też się dzieje, po czym sprawa na chwilę cichnie.
Jednak po 3 miesiącach intensywnej pracy operacyjnej i śledczej w mediach znowu robi się o niej głośno. Zanim do opinii publicznej wyciekną szczegóły sprawy, Ewa Pachura, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która dowodziła grupą prowadzącą sprawę, wypowiada zapowiadające przełom słowa. Jest to nieprawdopodobna historia. Dla nas także, jako dla policjantów. Natomiast o mechanizmie zbrodni nie chcę na razie mówić. Myślę, że ta sprawa będzie wielokrotnie opisywana kiedyś, także w podręcznikach kryminalistyki i kryminologii. Mogę powiedzieć, że była wyjątkowa, przygotowana. Natomiast żadna zbrodnia nie jest nie do wykrycia. 3 miesiące po śmierci Agaty, w maju, dochodzi do oficjalnego zatrzymania jej 2 koleżanek, Aleksandry i Wiktorii. Okazuje się, że Wiktoria, która po 1. przesłuchaniu została skierowana do gdańskiego szpitala psychiatrycznego, cierpi na poważne zaburzenia osobowości. Podczas 2 tygodni spędzonych w zamkniętym ośrodku została już zatrzymana za pomoc innej pacjentce w próbie samobójczej. Miała ranić ją w udo oraz ręce potłuczoną szklanką. Personel medyczny wielokrotnie zgłaszał również groźby karalne, padające w ich stronę z ust dziewczyny. Ponadto 3 pacjentów szpitala zeznaje, że Wiktoria opowiedziała im dokładny przebieg wydarzeń z nocy z 21 na 22 lutego, kiedy zginęła Agata. Każda z tych osób słyszała od nastolatki taką samą wersję, że to właśnie ona miała zadać dziewczynie śmiertelny cios nożem. Mimo że świadkami są osoby przebywające w szpitalu psychiatrycznym, policja traktuje ich zeznania bardzo poważnie. Powołany biegły lekarz potwierdza bowiem, że powodem ich obecności w ośrodku zamkniętym jest silna depresja, a nie jakiekolwiek zaburzenia psychotyczne, w związku z czym ich słowa należy uznać za wiarygodne. Śledczy docierają również do pamiętnika Wiktorii, w którym odkrywają opis lutowych wydarzeń, pokrywający się z wersją opowiadaną innym pacjentom. Na podstawie pamiętnika oraz rozmów biegłym udaje się również powiedzieć nieco więcej o cechach osobowości zatrzymanej. Wiktoria zostaje określona jako osoba przejawiająca empatię, ale mająca jednocześnie skłonności do zadawania bólu oraz naruszania norm społecznych. Jest rozchwiana emocjonalnie, wykazuje brak hamulców etycznych, a także ma tendencje agresywne i autoagresywne. Biegli grafolodzy oraz psycholodzy analizują pamiętnik zgodnie, przyznając, że choć w zapiskach czuć nasiloną samokontrolę i próbę zatajania faktów, to niewątpliwie są one przyznaniem się do winy. W trakcie przesłuchania nastolatka jednak do niczego się nie przyznaje i nie chce składać wyjaśnień. Jednocześnie zatrzymana zostaje 18-letnia Aleksandra, której stawiany jest zarzut utrudniania śledztwa zagrożony karą do 5 lat więzienia. Dziewczyna ugina się pod ciężarem wiszących nad nią konsekwencji i zgadza się na współpracę z prokuraturą. Przyznaje się wówczas do popełnienia przestępstwa i składa obszerne wyjaśnienia. Aleksandra otrzymuje dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju, a w stosunku do Wiktorii złożony zostaje wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Znalezione zostają niektóre z rzeczy należących do Agaty. Część z nich została jednak zniszczona. Wśród przedmiotów jest telefon, który natychmiastowo zostaje przekazany do dalszych analiz. Śledczy docierają także do narzędzia zbrodni. Na nożu nie ma jednak żadnych śladów DNA ani odcisków palców Wiktorii. Z ustaleń prokuratury wynika, że swoje samobójstwo Agata planowała od co najmniej 5 roku. Sama zdecydowała o jego miejscu, sposobie i narzędziu. Następnie opowiedziała o wszystkim swojej przyjaciółce, która była osobą zafascynowaną przemocą, śmiercią i zadawaniem bólu. Śledczy skłaniają się ku wersji, że nie chcąc sprawiać przykrości swojej rodzinie, Agata podjęła decyzję o upozorowaniu zabójstwa. I to dlatego koleżanki schowały nóż na dachu garażu w pobliżu domu, zabrały jej rzeczy osobiste i pamiętały o wyłączeniu telefonu. Zlecona zostaje specjalistyczna opinia biegłych z różnych dziedzin,
która ma być kluczowa dla całej sprawy. Eksperci z zakresu m.in. toksykologii, psychologii oraz genetyki mają ustalić, czy nastolatka, w ciele której stwierdzono wysokie stężenie leków, w tym kodeiny, hydroksyzyny, paracetamolu i morfiny, byłaby w stanie sama zadać sobie śmiertelny cios nożem. Mimo wnikliwej analizy psychoruchowej, biegli nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii. Nie mogą oni ponad wszelką wątpliwość wykluczyć, że Agata pod wpływem tak silnej mieszanki leków mogłaby sama ugodzić się nożem. W maju 2016 roku przeprowadzony zostaje eksperyment procesowy. Wiktoria w końcu decyduje się opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Zeznaje, że koleżanka długo planowała swoje samobójstwo, aferalnego dnia podjęła ostateczną decyzję i leżąc na ziemi, wzięła zamach, po czym zadała sobie pojedynczy cios w okolice wątroby. Cios, który okazał się śmiertelny. Agata była jednak bardzo empatyczną osobą i nie chciała dodatkowo skrzywdzić swojej rodziny świadomością, że sama chciała odejść. To dlatego poprosiła swoje przyjaciółki o pomoc. Wiktoria miała zabrać jej rzeczy oraz wyjąć z jej jamy ustnej rękawiczki, których samobójczyni użyła jako knebel, by nikt nie usłyszał jej mimowolnego krzyku. Brak przedmiotów takich jak portfel czy rower miał skierować śledztwo na motyw rabunkowy. Wiktoria przyznaje, że była na miejscu, ale nie przyznaje się do winy. Upiera się przy tym, że jej przyjaciółka sama w pozycji leżącej zadała sobie śmiertelny cios, a ona tylko zgodziła się jej pomóc w upozorowaniu zabójstwa. Była świadkiem tego wydarzenia i obiecała, że nie wezwie karetki. Prokuratura kończy śledztwo w maju 2016 roku. Sprawa jest niebywała i wyjątkowo trudna. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Agata zaplanowała swoje zabójstwo. W postawieniu takiej hipotezy mają pomóc zeznania Aleksandry, która po tym jak decyduje się na współpracę z prokuraturą, składa obszerne wyjaśnienia. Zeznaje, że Agata rzeczywiście ułożyła plan swojej śmierci. Ale tej tragicznej nocy była już pod tak mocnym wpływem leków, że sama nie wiedziała, czego tak naprawdę chce. Podobno w ostatniej chwili chciała się nawet wycofać, ale Wiktoria miała wtedy dopchnąć nóż, w wyniku czego dziewczyna zmarła. Rolą Aleksandry miało być późniejsze zacieranie śladów, dawanie alibi Wiktorii oraz utrudnianie śledztwa funkcjonariuszom. Do sądu wpływa akt oskarżenia skierowany przez prokuraturę okręgową w Gdańsku. 17-letnia Wiktoria ma odpowiadać za zabójstwo swojej przyjaciółki Agaty oraz za uszkodzenie ciała pacjentki szpitala psychiatrycznego, którą raniła szkłem. Ze względu na to, że dziewczyna nie ma jeszcze 18 lat, nie można jej skazać na dożywocie. Grozi jej zatem 25 lat więzienia. Na 18-letniej Aleksandrze ciąży zarzut zacierania śladów oraz zapewniania fałszywego alibi, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Proces zostaje utajniony, więc nie do końca wiadomo, co oskarżone ostatecznie zeznają na sali sądowej. W swoich ostatnich słowach przed sądem Wiktoria miała jednak powiedzieć, płacząc: zaczęłam żałować, że żyję, tak samo jak Agata. Żałuję, że w tamtym czasie zawzięcie odtrącałyśmy każdą pomoc i uważałyśmy ją za atak. Żałuję, że w momencie, gdy Agata oświadczyła, że chce się zabić, uznałam to za dobry pomysł i zazdrościłam jej śmierci. Dziewczyna przepraszała babcię zmarłej koleżanki. W sierpniu 2017 roku zapada nieprawomocny wyrok. Sąd ogłasza, że Agata zginęła od jednego ciosu nożem, który zadała jej Wiktoria. Podkreśla przy tym, że ofiara była w pełni świadoma całego zdarzenia, zainicjowała je i od początku do końca godziła się na jego przebieg. Wiktoria zostaje skazana na 11 lat pozbawienia wolności, a Aleksandra na rok w zawieszeniu na 4 lata. Ponadto Wiktoria ma zapłacić matce Agaty
100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sędzia Bartosz Kachsin uzasadnia wyrok niemal przez godzinę. Podkreśla, że dowody są wystarczająco mocne, by uznać, że nie jest to jedynie samobójstwo, po którym oskarżona posprzątała. Zaznacza, że Wiktoria była w pełni poczytalna, a mimo tego dopuściła się brutalnego morderstwa. Mówi o tym, że podobne sprawy się nie zdarzały, że trudno w to uwierzyć. Sędziowie wzięli jednak pod uwagę, że w momencie popełnienia zbrodni dziewczyna była niepełnoletnia, a ponadto nigdy wcześniej nie toczyło się względem niej żadne postępowanie wychowawcze ani karne. Od wyroku odwołują się wszyscy. Obrona, oskarżyciel posiłkowy oraz prokuratura. Mimo tego, że obrona domaga się uniewinnienia, a oskarżyciel zaostrzenia kary do 15 lat pozbawienia wolności, w kwietniu 2018 roku sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok pierwszej instancji. Na tym sprawa się jednak nie kończy. Wniosek o kasację wyroku składają obrońcy skazanej oraz prokurator generalny. Niezgoda jest zatem ponownie po obu stronach. Obrona kwestionuje zbyt ogólnikowe, pomijające część argumentów wpływających na korzyść oskarżonej, uzasadnienie wyroku. Minister Sprawiedliwości z kolei ocenia wyrok jako zbyt łagodny, podkreślając wyjątkową premedytację Wiktorii. We wrześniu 2021 roku Sąd Najwyższy oddala kasację. Co prawda przychylił się on do zastrzeżeń obrony co do zbyt lakonicznego uzasadnienia wyroku, w wyniku czego zapadła decyzja o konieczności jego uzupełnienia. Sędzia podkreślił wtedy jednak, że liczy się trafność rozstrzygnięcia sądu i to rozstrzygnięcie jest trafne, a mankamenty uzasadnienia zostały uzupełnione. Z kolei w odniesieniu do zarzutów o niewspółmierność kary wypunktował, że kasacja powinna odnosić się do jaskrawej rozbieżności, a różnica między zasądzonymi 11 latami kary, a 15 żądanymi przez prokuratora tak jaskrawą rozbieżnością wcale nie jest. Agata zginęła na własną prośbę. Choć w pewnym sensie tego dnia skończyło się życie dwóch osób. Jednej na zawsze, drugiej na co najmniej 11 lat. I choć Wiktoria wzięła w więzieniu ślub, to trudno mówić tu o normalnym życiu. Jeden z gdańskich policjantów, zapytany po latach o tę głośną sprawę, odpowie: dziś wspominam to nie inaczej, jak tragedię młodych ludzi, pogubionych nastolatek. Zawsze, kiedy sobie przypominam te wydarzenia, zastanawiam się, czy gdyby ktoś szybciej zauważył, że dzieje się coś złego, czy można by było zapobiec tej tragedii? Nie będę ukrywał. To jedna z tych spraw, która siedzi potem w głowie jak drzazga.